dziurę, ale to i tak to jest żadna dziura w porównaniu z tym, co się zdarzyło w Kielcach. Otóż jest tam cudowny zameczek, dom ośrodowy twórczy, Pałac Sierpińskiego, fantastyczna budowla, XIX-wieczna, z piękną salą koncertową, która została wyremontowana i miała właśnie być otwarta. Przyjechała telewizja lokalna, wszyscy oficjele, dziennikarze i nasz przyjaciel, który jest tam dyrektorem. I otóż wszedł na tę nowo wbudowaną scenę, podszedł do mikrofonu i powiedział: dobry wieczór Państwu. I w tym momencie nie wiedział, że jego noga wcelowała dokładnie w jedyną deskę, która była obluzowana na tej scenie, i za pomocą dźwigni dwustronnej, czy tam jednostronnej, ta deska go wyrzuciła do przodu, upadł na odsłuch i przeciął sobie w ten sposób całą głowę, bluznęła na niego krew, także zdążył powiedzieć tylko dobry wieczór Państwu i zostało odwołane cała ta miła uroczystość. Tylko że nie, właśnie to nie jest zabawne. Zabawne jest tylko to, że po jakimś czasie, kiedy już te 17 szwów tak troszeczkę mu wszystko, zaczepiały go jakieś osoby, które nie miały zielonego pojęcia, co się stało. I pytały go, co się w życiu stało. I się mówi: słuchaj, co by im tam odpowiadać? Przecież nie powiem, że się na scenie wywróciłem, bo to bukiet w ogóle. I on mówi: Rysiek, mów, że skakałeś na bungee i lina była o tyle za długa. I mówi, że niektóre kobiety dawały się na to nabrać. Ulicy, wymiar, wymiar, zachwyt. Każdy.